Grupa funkcjonariuszy z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu została oddelegowana na granicę polsko-białoruską. Będą wspierać w działaniach swoich kolegów z innych jednostek, szczególnie z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. To właśnie jednostce podlaskiej podlega odcinek granicy, szczególnie narażony na próby nielegalnego przekroczenia. Ochrona granicy państwowej na odcinku polsko-białoruskim realizowana jest przy współudziale funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Obecnie grupa funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej została delegowana do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie wykonują działania zarówno w zakresie ochrony granicy państwowej, jak też wykonywania czynności wobec cudzoziemców znajdujących się w strzeżonym ośrodku. Łącznie granica Polski z Białorusią wynosi 418 km. Ochraniają 19 placówek Straży Granicznej. Tylko w sierpniu bieżącego roku polsko-białoruską granicę usiłowało przekroczyć ponad 2000 osób nieposiadających odpowiednich dokumentów. 758 z nich zostało zatrzymanych i osadzonych w ośrodkach dla uchodźców prowadzonych przez Straż Graniczną. Niestety od kilkunastu dni na granicy trwa tak zwany kryzys migracyjny. Około 30 imigrantów, w tym kobiety i dzieci, głównie pochodzący z Iraku i Afganistanu, koczują na terenie pasa granicznego w pobliżu miejscowości Usnarz Górny. Sytuacja jest bardzo napięta. Do Polski nie chcą ich wpuścić. Polskie służby nie przyjmuje ich także z powrotem strona białoruska. Do ochrony granicy została oddelegowana nie tylko Straż Graniczna, ale i żołnierze Wojska Polskiego. Jest ich tam blisko 1000, a ich liczba ma zostać podwojona. Na 130-kilometrowym odcinku granicy powstało ogrodzenie. Wkrótce ma też zostać wybudowane. Budowana jego druga linia w postaci wysokiego na 2,5 metra płotu. O zapewnienie dostępu do terytorium, opieki medycznej i psychologicznej, pomocy prawnej i ochrony międzynarodowej apelują organizacje humanitarne. Agencja ONZ do spraw uchodźców wezwała wszystkie strony do rozwiązania impasu zgodnie z prawem międzynarodowym, poszanowaniem zasad humanitaryzmu i unikaniem instrumentalnego traktowania uchodźców.